Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Małpa, a to jest mój kolejny odcinek mojej serii Zagrajmy w Minecrafta. Z góry wam powiem tak, że odcinek trzeci to jest, no kręcę to jest odcinek jako czwarty, ale mam problemy z wrzuceniem odcinka trzeciego. Coś tam mi YouTube mówi, że to jest nieprawidłowy plik, coś tam, bleble. No i to jest jako będzie trzeci też. No i nie wiem. No i właśnie w trzecim zrobiłem z Industriala Crafta takie podstawowe. Macerator, Electric Furnace, i Extractor, Badbox i Generator. Ale w dzisiejszym... No i zwiedziłem Mistcraft, który oczywiście mi się zbugował, nie wiem czemu. O ile dobrze wiem, tutaj powinienem tą książeczkę wkładać. I tu powinno się tak otwierać i powinienem się uczyć. Ale czemu się tak nie dzieje, to nie wiem. Może jeszcze coś trzeba dorobić? Nie wiem, naprawdę. Dobra. W tym odcinku postanowiłem, że zrobię geotermal generator. Co jest? Jest dobra. Czyli tak, 2 empty sile, 4 szkła, generator będzie potrzebny. Zwykły. Aha, no dobra, to ten generator się rozwali. Czyli 2 empty sile. Dobra, najpierw idziemy po lawę, bo będziemy go zasilać lawą. O ile wiem, to lawa gdzieś jest tu na dole. To znaczy tu też słychać gdzieś. O. A jak się przysłuchacie, to słychać tu gdzieś lawę. Dobra, spróbuję znaleźć. No jak widzicie, zginąłem. Miałem 30 któryś level. A mam... pierwszy. Po prostu właśnie w tym trzecim odcinku w Mistcrafcie tam zaliczyłem fejla małego. Już się bałem, że safe przepadnie i te sprawy. Ale na szczęście. Dobra, nie chcę mi się szukać tam. Nie ma na to czasu. Tylko idziemy tu na dół. O, koper, koper. O, tu jeszcze nie byłem, tam widzę, że są surowce. Ale to muszę się tylko postarać. Fak, nie mam miecza. O, no lepszy ekwipunek po prostu. O, już wiem, z czego jest ta rzecz, co mi dropa, to czerwone, mint of stone, coś takiego. To jest z modu Equivalent Exchange trójeczka, tak? Bo tutaj właśnie przeglądałem, jakie mody są zainstalowane. Wow. I co to? Nowy zombiak. Lul. Że zacząłem przeglądać. No i to jest właśnie tam beta prelace, czy jak to się mówi, jedynka. No nie beta, tylko właśnie prelace. No i właśnie jest dodane ten Mint of Stone i Philosopher's Stone. Chociaż moje kochane Nei nie pokazuje, jak to się craftuje niestety. Dobra, mamy lawę. Teraz, żeby mi... Właśnie, nikt nie wepchnął. Jakbym tak... Od tyłu jakbym nie zaszedł, to by nie było zbyt przyjemne. Kurde, szkoda, że tej lawy jeszcze nie odbugowali. A noc mnie swędzi. Denerwuje, strasznie ta lawa denerwuje, bo nie wiem skąd zebrałem, skąd nie. Gdzie mi jeszcze zostało do zebrania. I też powinni z Buildcrafta dodać coś w stylu jakichś wulkanów. Tak jak mam to źródełko. Źródełko czego ja mam? Oleju. No, to powinni zrobić coś takiego lawy też. Coś w stylu wulkanu. Bo wiem, że miałem jakąś paczkę modów, że właśnie te wulkany były. Ale to po prostu był tylko taki jakby jeden pasek. Jakbym do góry się kopał, na przykład do tego, gdzie jesteśmy na którym piętrze? 11, no. I od góry do 11 był taki pasek lawy, no to co to jest? 60 pól lawy, no to praktycznie szkoda było maszyny tam włączać, te pompy, wszystko się bawić w to. A myślę, że jak oni, kurde, tyle rzeczy robią w tym Minecrafcie, to by nie zajęło im dużo roboty.
Albo przynajmniej po prostu, że może być takie ten, no, taka dziura, ale na końcu, na samym dole, żeby było właśnie jakieś rozwidlenie, tak jak jest z ropą olejem. No. Dobra, tutaj mamy już 62 lawa. Cokolwiek, nie wiem. Chata otwarta. O, widzicie, węgiel strasznie schodzi. Tak, tam jest dziura, zaraz wam pokażę, o co z tym chodzi. Tak. Już się tak mniej więcej przygotowałem. Jak to było? Tak. Jej, mamy geotermal generator. Tam poprowadzę kabel. Dobra. Tutaj poprowadzę kabel. I tutaj zrobię kwiat solar panela. Wiecie, o co chodzi. No, żeby nie zużywać cały czas tej lawy. Dobra, na razie generator sobie, geotermal generator zrobimy tu. I lawa. Zium. I od razu o wiele więcej energii generator ten produkuje niż zwykły ten generator. Dobra, zdrzemniemy się. Tak, tutaj sobie przyzwałem to writing desk, żeby zobaczyć, czy ten, czy, no, czy to działa, czy to trzeba, jest różnica craftowania między tym, że, writing desk, o, czy jest różnica między tym a tym, no ale, pak, ale nie ma żadnej, więc nie wiem, tutaj się oddaję do was, co trzeba robić. Tam jest Creepery są. Nie, ja się Creeperów boję. Coś jeszcze miałem zrobić. Dobra, o. Myślę, że możemy sobie zrobić. Nie, dyry i lily. O. Mining drill. Refined iron. Wow. Iron controller. Redstone chipset. Bronze. Medium. O, dobra, jest elektronik. Thirlsuit. Baterie, czyli raz, dwa, trzy, cztery. 4 redstone'a. Raz, dwa i kabel. Kabel. 7 kabli będę potrzebował. Jeszcze będę potrzebował 2 redstone'y. Dobra, na razie robię. I refined iron, dobra. Robimy, pierwsza idzie bateria. Mamy baterię. Drugi idzie elektronik. Tircud. Ile dobrze pamiętam, trzeba też. I tak. Co ja robię w ogóle? Dobra. Jej, mamy mining drill. I teraz trzeba zrobić diamond drill. Tylko że mamy jednego diaksa. Ale. Od tego mamy Minum Stone. Yay! Czyli tak, trzeba drewno. Z tego co widzę, ja go nie mam. Mam tutaj 26, ale to będzie za mało. To robimy sobie kilof. Iron, może tu będzie gdzieś tytanium, ale są tylko dwa. Dobra, raz, dwa, trzy. A, tyle tu żelaza mamy. Dwie siekierki sobie zrobimy. Patyki. Dobra, i lecimy. Trzeba obliczyć. Już to obliczałem sobie. To trzeba 4 staki drewna. Nie no. Jeden stak drewna na. To znaczy 2 staki drewna na diaksa. O ile dobrze pamiętam, ale to. Niech tylko sobie, niech się naprawi tylko ta modyfikacja Mistcraft. To sobie pozwiedzam tam światy i może uda mi się znaleźć taki świat z dużymi drzewami. Po prostu są taki łop, wysokie drzewa, że jak się zetnie, to jest tak. Wtedy by się zrobiło jeszcze do tego diamenta z unbrickiem. No, diamentowy. Diamentowy coś tam, nie pamiętam jak to się nazywa.
No, co ja mam w ręce? Siekierkę, no, diamentową siekierkę. I właśnie, z unbrickiem, że będę mógł sporo tego. Bo tak to by żelaza szło, a szło. Szczerze, przecież jak mam dużo żelaza, to bym mógł z żelaza robić. Dobra, miesza z tym. Cztery staki potrzebne są. Ajajaj. Zaraz tu wytnę sobie wszystko. No i będę musiał się zacząć bawić tymi, no, forestry, żeby porobić sobie te wszystkie rubber farmy, no, z drzewem i takie sprawy, bo wszystkiego mi brakuje, ale jeszcze przed tym będę musiał zrobić piękną tą, jak to się nazywa, no, sortownik jakiś. Zapewnie użyję moduł logistic pipes. To jest to po prostu najłatwiejsze do zrobienia. A bardzo mi się przyda. Nie mam tritapa, bo bym sobie wziął gumę. Po co ja zbieram saplingi, to nie wiem. No. Potem będzie trzeba zrobić jakiś system kraftowania. Ogólnie on jest prosty do zrobienia. Dobra, jeszcze jeden stack. No i już testowałem właśnie tę medium stone, bo tego jednego diaksta pozyskałem z tego medium stone. No i... A ilak? No i on się zużywa. Nie znika, ale się zużywa, co jest według mnie dobre. Tylko przy systemach logicznych, przy systemie kraftowania z tym może być problem. Ale to jeszcze nie wiem. Nie wiem, jak będzie system logiczny na to działał. Że ten, no na przykład jak się skończy, to co on będzie robił, albo czy on będzie w ogóle kraftował. To czy on jest taki mądry, że on wie, że to się zużywa. Wiem, pogubiliście się. Albo wsadzę po prostu dwa, albo trzy w tamto miejsce, o. No nie, pewnie tego nie będzie można łączyć, bo to się zużywa to. Dobra, lecimy. Nie, mam przy sobie medium. Tak, z tego co pamiętam, to się najpierw robiło obsydian. Potem się robiło... No to już muszę... Jej, ale mi spadło, widzieliście to? Ciekawe, ile będzie można diaksu zrobić za pomocą jednego tego mediuma. Dobra, wróciłem do mojego domku kochanego. Tak. O. Cztery żelaza. No ja myślę, że... Ło, to cztery staki, sorry. Cztery staki są na jednego diaksa. Ulala, drogi interes. Ale nie dla mnie. Oho, mamy przecież to. Od czego to mamy? To niech się poprzepala. A, nie otrułem się. Jej, oj, już się otrułem. Da się zjeść? Da się zjeść. O nie, jestem otruty. Dobra. Tutaj mamy do portalu mam. Chociaż o. O, z obsydianu się robiło, było. O, Ender Chest. Ender Chest mi się później przyda, ale to nie powiem wam dlaczego. Dobra. Enchanting Table. O, to dwa diaksy trzeba, to ja podziękuję. Nie jesteśmy na takie rarytasy. Tu będę musiał jak najszybciej to pozamieniać na Advanced Machine, bo to jest porażka w ogóle. No sobie naładujemy. Podoba mi się ten mod, że pokazuje ile EU ma, jaki ten. Ja tu mam też inne jakieś drille. Osium Drill. Niby się robi tylko z Osium Plate. Osium Plate się zrobi z Osium Block. Aha, dobra, osiem gości.
No to co, niby jeden na Simplay trzeba, ale tu nie pokazuje mi resztę. Ale tu mamy jakiś Advanced Diamond Drill. Trzeba dwa razy Advanced. Nie jest taki drogi, nawet. Nawet by mnie było stać, tylko że tu trzeba coolant cele raz. To znaczy, czekajcie, to się robiło w ekstraktorze. To nie w tym się robiło, ile dobrze pamiętam. No, kurde. Nie, jest źle. Dobra. Where is my diaks? Jest, mam trzy diaksy! Jest, raz, dwa, trzy. Jest, mamy diamond drill. Haha! Już nie potrzebuję kilofów. Widzicie, co za prędkość? Teraz pokażę wam na piasku, jak tym się kopie bosko. Kocham tym kopać. Jej. No i ten się o wiele szybciej kopie, no ale jak widzicie, w tym momencie bardzo szybko schodzi tutaj energia. Jedno wykopanie pochłania aż 80 EU. Ale mamy na to sposób, bo się robi w tym momencie badpacka. Lithium baterii. A jak się robi lithium baterii? Nie, to znaczy ja chcę to. O, jak to się robi? Lithium aluminium ingot. On się robi z aluminium dust. Jak się robi aluminium dust? Aha. Z Lazirute Dust, czyli z... O Jezu, ile roboty, dobre. Ale mamy lapaka. Potrzebujemy 6 baterii. Electronic Steel Stud i Tin Ingot. Wydaje mi się, że będę potrzebował zrobić tak. Kable. Będą mi potrzebne. Dobra, to co użyjemy, śmieszne są te sztabki właśnie. Śmiesznie wyglądają. Czyli co, 6 baterii potrzebuje? To jeszcze będzie mało. Dobra, to myślę, że wystarczy. 18. Dobra, czyli tak. Ile potrzebuję? 6 baterii to raz, dwa, trzy. To 12. Do tego refined iron. Nie. Kable. Co jest po bokach baterii? A, tin. Dobra, mam tin. Dobra, jest 6 baterii. Teraz refined i... A, nie ziemia z tą. Czemu aż tyle wziąłem? Tylko dwa potrzebuję przecież. Czemu mi się tyle wzięło? Co jeszcze trzeba? Jeszcze jeden tin. Robimy tak. Mamy badpack. Dobra, jak już się zająłem robić te rzeczy wszystkie, to ten odcinek będzie ogółem taki kraftujący. Tylko sobie podkładam rzeczy mi niepotrzebne. Dobra. Ruberton to rzucimy do tego i to się zamieni na gumę. Hihi. Taki mały trikos. Tak. Dobra. Baterii. Wręcz. Tu mam wręcz, ale nie wiem, czy z tego wręcza zrobię elektryk wręcz. Elektryk wręcz. Bateria i sirtut. Dobra, już wezmę całą ilość redstone'a, całą ilość refined iron i wszystkie kable, tak. I kable. I co? I baterie? Baterie trzeba, czyli tak.
No, czyli musi być wręcz cały, czyli potrzebuje brązu. A go się robiło. Tak go zrobimy. Mam brąz. Lecz mi starczy. O, starczyło w sam raz. Jest, mamy elektryk wręcz, który też można naładować. Diamond drill załadujemy. Dobra. Już. Wręcz, dobra. To załadujemy. 12 tysięcy aż ma. To już jest nam niepotrzebny ten wręcz. To już można wyrzucić. Cofamy go. Co jeszcze jest? Saw, piła, czyli piła. Jest też jakiś advanced piła. O, tu już jest pokazane, jak się robi. Awesome plate i ridium plate. Dobra, czyli zapewnie tamto się robi w ten sam sposób. W ten sam sposób, tylko że tu stawiamy nie piłę, tylko drilla. Dobra, potrzebujemy refined iron, trzeba wziąć, przetopić trochę. 15. Dobra, tak. Tu jest natil. Co ja teraz robię? Saw. Czyli potrzebujemy baterii i tirsuta. Raz, dwa, tak. Tirsut, bateria. Jest. Mamy. To już będzie kiedy indziej. To jest takie podstawowe, właśnie nie ma czegoś, nie ma czegoś takiego jak diamentowa piła. Jeszcze wiem, że jest ten Tricap Electronic, który też jest osium jakiś. O, widzicie, tak samo się robi. Czyli potrzebujemy baterię, elektronic, hirsut i tritapa. Oczywiście nie zużytego, a ja mam dwa zużyte. Jak go się teraz zrobiło? O, nie mogę z tego drewna. Nie. No nie mogę z tego drewna. No dobrze, chyba go robię. No, czyli z tego drewna nie można. Musi być zwykłe. O, nie, rubę. O, tu mamy. Dobra, jest street up. Ach, mi będzie warkoczał pod nosem. Też tak umiem. Bateria. Nie mamy. Już mamy. Ale widzicie, jakie zombiaki mądre, jak ładnie. O, dziękuję. Jak ładnie pukają. Co ja to miałem wziąć? Dobra, to mam. Tak. I tak. Okej, okay, man. Tak. I tritap. Jej, mamy elektronik tritap. Elektryk tritap. Czym się różni od tego zwykłego? Nie wiem, ale widzę, że się powoli ładuje. Energii mamy. A, bo ja go w tym ładuję. O, od razu lepiej. Dobra. Czyli co, zaraz zobaczę, ile odcinek trwa. Dobra. 25 minut około. O, 24. I co my dzisiaj zrobiliśmy w odcinku? Tyle rzeczy. Zobacz. Nie no, to już jest chyba wszystko, takie elektryczne narzędzia. Tu mamy advanced ten. No to mnie na razie nie stać. Wręcz. O, może Nie, nie mam glowstona. Piła. Jetpacka.
No, Electric Jetpacka się inaczej nie robi się z jetpacka, czyli nie będę go robił tego, bo szkoda tego. No, no, lasery mnie nie stać. Butów szkoda, nie ma sensu ich robić. Batpaka mamy. Na to mnie nie stać. O, może to jeszcze zrobimy. O, tu jest. Nie, dobra, nie stać mnie. O, wiem czego nie mam, jakiej maszyny, nie mam kompresora. Dobra, robimy Electronic Circuit. Tam widzę, że tu jest machine lock potrzebny. Tak. Clear Store'a mam. Raz, dwa, trzy. Jej! Gdzie uciekasz, no? Mam następną maszynkę do robienia potrzebnych rzeczy. Jej! Jak się cieszę. No. I teraz będziemy musieli robić Advanced. Szybko tu można. Dobra, w następnym nie, w następnym odcinku będziemy robić solar panele. Tak. Zobaczymy, co planujemy. Chcę zrobić jednego low voltage solar array. Tak, trzeba czyli 8 zwykłych, czyli szybko ten 24 szkła, 24 węgla, 16 Electronic Circuit i 8 generatorów, czyli 8 machine bloków, czyli 8 razy 8, czyli stack tego trzeba będzie przepalić, stack żelaza. No, tutaj musiałbym więcej przepalić. Stack żelaza by poszedł na Iron Furnace plus 8 razy plus 24, to o wiele więcej jest tym sposobem. A tutaj Furnace, no to zwykły, kurde, kamień. Kamienia mamy. Dobra, zakończymy w jakimś ładnym miejscu. To mam nadzieję, że jest ładne miejsce. Czubek mojego domu, tak jakby. O, tu się, o, to, chodź tu, ładnie pokaż się, no pokaż się, przystojniaczku, jakie to małe. Dobra, jeśli wam się odcinek, no ja będę kończył odcinek, jeśli wam się on podobał, to komentujcie, subskrybujcie, plusujcie, no i czekajcie na następne odcinki, które pojawią się już niebawem, a ja was żegnam, na razie, trzymajcie się, pa.